Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona teorii płyt litosfery. Taki jest właśnie temat. Moi kochani, na pewno nieraz słyszeliście takie pojęcie w geografii jak płyta litosferyczna. Zanim sobie omówimy płyty litosferyczne, jak one się dzielą i na co się dzielą i jakie zjawiska zachodzą, jakie procesy zachodzą pomiędzy tymi płytami, powiedzmy sobie w ogóle, czym jest litosfera, a czym jest skorupa ziemska. Moi kochani, pamiętajcie, że nie są to synonimy. Skorupa ziemska jest tylko częścią litosfery. Litosfera to jest skorupa ziemska wraz z warstwą perydotytową przyklejoną od spodu skorupy ziemskiej. Natomiast skorupa ziemska to jest tylko i wyłącznie skorupa ziemska. Czyli jeszcze raz, skorupa ziemska to tylko skorupa ziemska, natomiast litosfera to skorupa ziemska wraz z przyklejoną od spodu do niej warstwą perydotytową. Czym jest ta warstwa perydotytowa? Moi kochani, warstwa perydotytowa to jest warstwa skał głębinowych, magmowych o budowie melanokratycznej, czyli o ciemnej budowie. I są to skały, moi kochani, twarde, ciemne, stare, magmowe i tworzą właśnie taką warstwę pomiędzy skorupą ziemską a górnym płaszczem. Pamiętajcie, że biosfery we wnętrzu naszej planety to skorupa ziemska, właśnie warstwa perydotytowa, płaszcz, który dzieli się na górny, dolny i jądro, które dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne jądro skorupy ziemskiej. Ok, czyli skoro wiemy już, że litosfera i skorupa ziemska nie są synonimami i umiemy je zdefiniować i wyodrębnić oraz rozróżnić, to zajmiemy się teraz typowo litosferą, a dokładnie płytami litosferycznymi. Moi kochani, płyty litosferyczne to takie, jak ja to lubię powiedzieć, takie kry. Wiemy doskonale, że kry to są warstwy lodu, które pływają po morzu lub oceanie, chociażby po oceanie arktycznym, tak, na północ jeszcze od naszego kontynentu. Mamy zamarznięty ocean, w którym dryfują kry. I ja bardzo lubię właśnie kry porównać do płyt litosferycznych, ponieważ płyty litosferyczne, podobnie jak kry, są popękane i są cały czas w ruchu, są w permanentnym ruchu. Co oznacza, że będą się przesuwać. Czyli płyta litosferyczna nie jest cały czas w jednym miejscu. One się przesuwają. Oczywiście są to zjawiska długotrwałe, które płyty litosferyczne na przykład przesuwają się 8-10 cm, czasami 15 cm na rok, a więc bardzo, bardzo powoli, czasami szybciej, ale też i wolniej. To jest tak średnio 10, 15, 8 cm na rok, w zależności od miejsca na świecie oraz procesów oczywiście, jakie tam zachodzą. Ale musimy wiedzieć, że litosfera, czyli płyty, nie są jednolite, one są popękane i są w permanentnym ruchu. Chciałbym, żebyście takie zdanie zapamiętali. I uwaga, płyty litosferyczne możemy podzielić na dwa rodzaje. Są to płyty oceaniczne i płyty kontynentalne. I pamiętajcie, że płyty kontynentalne są płytami grubymi, o większej grubości, natomiast płyty oceaniczne są cieńsze. I oczywiście co za tym idzie, są lżejsze, mają mniejszą gęstość, prawda? Więc to będzie też przyczyniać się do tego, jak te płyty będą na siebie nachodzić, jeśli idą w tym samym kierunku i tak dalej, i tak dalej. Alfred Wegener był to fizyk i geograf, który zajmował się szczególnie połączeniem tych dwóch przedmiotów, badał geografię z pomocą narzędzi fizycznych, czyli można powiedzieć, że był geofizykiem, żył w latach 1880, był Niemcem, urodził się w Berlinie w 1880 roku i w 1912 roku podjął się opublikowania w teorii dryfu kontynentów, czyli że kontynenty są w ruchu, czyli że się cały czas przemieszczają wraz oczywiście z płytami litosferycznymi. Pamiętajcie, Alfred Wegener, niemiecki geofizyk, zajmował się geografią, szczególnie tą geografią fizyczną. Urodził się w Berlinie w 80 roku XIX wieku. Niestety zmarł, a dokładnie zginął w 1930 roku podczas badania największej wyspy na świecie, czyli Grenlandii, podczas burzy śnieżnej. Czyli no, żył tak naprawdę tylko 50 lat, bardzo inteligentny mężczyzna, naukowiec. Chciałbym, żebyście to nazwisko, tą datę i co zrobił zapamiętali. Czyli Alfred Wegener, 1912 rok, teoria dryfu kontynentów. I teraz tak, w
W zależności od tego, jak te płyty litosferyczne się przesuwają, czy one się odsuwają od siebie, czy na siebie nachodzą, mamy trzy, a w zasadzie cztery pojęcia na etapie rozszerzonym. Jest to subdukcja, obdukcja, spreading i uskok transformacyjny. I teraz tak, jeśli mamy płytę oceaniczną, czyli cienką, i płytę kontynentalną, i one na siebie nachodzą, idą na siebie, i one w pewnym momencie się dotkną. Tylko że tak, płyta oceaniczna jest mniej szeroka, natomiast płyta kontynentalna jest bardziej szeroka. I jeśli one się spotkają, jedna będzie musiała ustąpić. I zazwyczaj oceaniczna, w związku z tym, że jest mniejsza, mniej gruba, ustępuje tej kontynentalnej, a więc pod nią się podsuwa. I wtedy, moi kochani, w tym miejscu często dochodzi do trzęsienia ziemi oraz dochodzi do tak zwanej strefy, do tak zwanych rowów oceanicznych. My zaraz sobie to wszystko zobaczymy na rysunkach. Więc pamiętajcie, takie zjawisko nazywamy subdukcją, kiedy płyta kontynentalna z oceaniczną się na siebie nachodzą. Jedna zapada się pod drugą oceaniczną, pod kontynentalną. Praktycznie zawsze. Natomiast kiedy płyty na siebie nasuwają i jest to płyta oceaniczna z oceaniczną albo kontynentalna z kontynentalną, czyli naprawdę dwie płyty o tej samej grubości, o tej samej gęstości, dochodzi do obdukcji, czyli one się stykają i żadna nie chce popuścić, bo są tej samej grubości, tak? Tej samej gęstości. I mamy jeszcze strefę spreadingu, kiedy płyty się od siebie odsuwają. Jeśli się odsuwają, to tworzy się naturalny korytarz wypływu magmy i tworzą się, moi kochani, grzbiety oceaniczne. Zaraz sobie to wszystko będziemy widzieć i odzwierciedlą nam tu mapy. I jeszcze mamy uskok transformacyjny. Najbardziej znany uskok transformacyjny jest w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, kiedy to płyta północnoamerykańska z płytą pacyficzną idą równolegle do siebie, nie na siebie, nie odsuwają się, tylko idą równolegle. Wtedy mamy uskok transformacyjny. Moi kochani, najważniejsze płyty oceaniczne, chociażby pacyficzna, tak? To jest największa ogólnie płyta na świecie, czy płyta NASCA. Natomiast płyty kontynentalne to chociażby płyta eurazjatycka, na której leżymy my, płyta afrykańska, południowoamerykańska, indoaustralijska, czy północnoamerykańska, południowoamerykańska też mówiłem, prawda? To są takie najważniejsze, czy chociażby płyta antarktyczna, która również jest bardzo dużą płytą kontynentalną. Zobaczmy jeszcze raz na rysunku, czym dokładnie jest spreading, obdukcja, subdukcja i uskok transformacyjny. Jeśli w swoim kierunku idą dwie płyty i jest to płyta kontynentalna, bo jest grubsza, i oceaniczna, w końcu te płyty będą musiały stoczyć ze sobą walkę. Ta walka będzie polegała na tym, że każda płyta będzie jakby chciała wygrać. Tylko że pamiętajmy, że płyta oceaniczna jest płytą, która jest słabsza od tej kontynentalnej, bo jest po prostu mniejsza, o mniejszej grubości. W związku z tym to ona będzie musiała wtargnąć i odpuścić miejsca tej płycie kontynentalnej. Więc co się, moi kochani, stanie? Wyobraźmy sobie, że to jest ta właśnie płyta kontynentalna, a tu mamy płytę oceaniczną. Ona wedrze się pod płytę właśnie kontynentalną. A więc, moi kochani, w tym miejscu powstanie nam chociażby rów tektoniczny. Tak, powstanie nam rów tektoniczny. A tutaj, w tym miejscu, jest już bardzo wysoka temperatura, bo my wiemy, że w głąb Ziemi temperatura nam rośnie. To się nazywa stopień geotermiczny, stopień geotermalny też można powiedzieć. Czyli, że tam jest coraz to cieplej. Co się będzie działo z tą płytą? Ona zacznie nam się topić. A jeśli zacznie nam się topić, to zacznie uwalniać się jeszcze większe ciepło. A więc, moi kochani, tutaj może dojść do intruzji magmowej. I tutaj mogą nam się tworzyć góry. Góry mogą tworzyć się również tutaj. Tutaj będą raczej się tworzyć góry wulkaniczne, czyli stożki wulkaniczne. Natomiast tutaj, gdzie zdzierane są osady morskie, no bo jak ta płyta oceaniczna wdziera się pod kontynentalną, to zdzierane są
osady oceaniczne. A więc, moi kochani, będą się wypiętrzać w postaci właśnie gór. I takie góry są zazwyczaj najwyższymi górami na świecie, powstałymi właśnie wskutek wypiętrzenia poprzez płyty kontynentalne. A więc, moi kochani, są to tak zwane góry fałdowe w ogóle w geografii. I takie zjawisko, pamiętajcie, nazywamy subdukcją. Jest to subdukcja. Teraz patrzymy sobie na drugi rysunek. Również dwie płyty idą na siebie, ale są to albo dwie płyty oceaniczne, albo dwie płyty kontynentalne. Niestety żadna nie chce ustąpić. A więc, moi kochani, dochodzi do tego, że one zaczną się stykać i uderzać o siebie. I taki moment nazywamy obdukcją. Tutaj zazwyczaj nie dochodzi do bardzo jakichś spektakularnych zjawisk. Oprócz tego, że oczywiście będzie trzęsienie ziemi. Bo pamiętajcie, że trzęsienia ziemi występują tam, gdzie mamy do czynienia ze stykami płyt litosferycznymi. Tak? Są to tak zwane obszary sejsmiczne. I jeszcze mamy, moi kochani, rozchodzenie się płyt litosferycznych, a więc jedna płyta odsuwa się od drugiej. I co się będzie tworzyć? Jeśli te płyty się odsuwają, to mówię, tworzy się naturalny korytarz. Naturalny korytarz, a więc tutaj, może narysuję to czerwonym długopisem, a więc tutaj będzie nam wypływać magma. I co się będzie tworzyć? Jeśli ta magma będzie tutaj wypływać, ona będzie, moi kochani, tworzyć nam tutaj takie wzniesienia. I te wzniesienia to są, moi kochani, wzniesienia, a dokładnie grzbiety oceaniczne. Niektóre te grzbiety oceaniczne są tak wypiętrzone, takie wysokie, że docierają do powierzchni Ziemi, tworząc wyspy, archipelagi. Tutaj natomiast mamy przedstawione, gdzie znajdują się najważniejsze płyty litosferyczne, czyli mapa Ziemi z podziałem właśnie na te płyty. I zobaczcie, płyta eurazjatycka, która jest oczywiście płytą kontynentalną, na której chociażby leży Polska, w tej części świata mamy do czynienia chociażby z wielkim kratonem, czyli z bardzo starą warstwą skorupy ziemskiej. Pamiętajmy, że kraton, takie pojęcie też, żebyście zapamiętali, że kraton to jest bardzo stara skorupa ziemska. I chociażby tutaj cała nizina wschodnioeuropejska, czy nizina zachodnio-syberyjska, to są, moi kochani, idealne kratony, ale chociażby takie kratony są na płycie północnoamerykańskiej, gdzie chociażby Kanada leży na bardzo starej części skorupy ziemskiej. Płyta południowoamerykańska, również duża płyta. Płyta afrykańska, ale zobaczcie, co z tą płytą afrykańską się dzieje. Mamy płytę afrykańską i tu jeszcze geolodzy wyodrębnili płytę somalijską. Dlaczego? Musimy wiedzieć, że tutaj, gdzie mamy tą linię, mamy tak zwane wielkie rowy afrykańskie. Chociażby tam mamy te duże, głębokie jeziora, chociażby Tanganyika, najgłębsze jezioro całej Afryki. Bardzo głębokie jeziora są to kryptodepresje, czyli jeziora, których dno znajduje się poniżej tak naprawdę poziomu morza. I moi kochani, takie jeziora właśnie jak Tanganyika, Malawi, Kivu czy Wiktorii, są to bardzo duże jeziora, które tutaj się znajdują. I moi kochani, tutaj mamy te rowy afrykańskie. Co to oznacza? To oznacza, że prędzej czy później, dawno, za jakiś czas, tutaj, moi kochani, wedrze się woda morska i z tej części Afryki, czyli tutaj, gdzie mamy chociażby Somalię, Etiopię, Kenię, Tanzanię, tu zrobi nam się półwysep. Tu wedrze się woda morska. Oczywiście to nie jest za naszego życia, ani nie za życia moich czy waszych dzieci, tylko za wiele, wiele setek lat to dopiero nastąpi. Jakie mamy jeszcze płyty? Arabska, irańska, indoaustralijska, filipińska, pacyficzna, to co mówiłem, bardzo duża wyspa, bardzo duża, przepraszam, płyta tektoniczna, płyty Scotia, mamy również płytę Nazca, co mówiłem, że jest płytą oceaniczną, kokosowa czy karaibska. Takie miejsca, moi kochani, gdzie łączą się
trzy płyty litosferyczne nazywamy węzłem. Moi kochani, jest to węzeł potrójny, tak zwany. Czyli na przykład węzeł potrójny mamy tutaj, bo syka się płyta irańska z indoaustralijską i z azjatycką. Czy mamy tutaj węzeł potrójny, gdzie styka się płyta północnoamerykańska z płytą karaibską i z płytą kokosową. Ta mapa jest również z tym ciekawa, że ona nam tak naprawdę prezentuje, jak te płyty się przesuwają. Zobaczcie, że mamy tutaj wszędzie... strzałeczki. Co to oznacza? To oznacza, że chociażby płyta północnoamerykańska odsuwa się od płyty euroazjatyckiej i nawzajem, zobaczcie. Tylko, że to jest około 2 cm na rok. Czyli bardzo, bardzo długo. Tutaj te płyty nam się rozjeżdżają, tak? Czyli się oddalają od siebie. Natomiast płyta afrykańska z euroazjatycką na siebie nachodzą. A więc, moi kochani, co to oznacza? To oznacza, że się do siebie zbliżają, mogą wypiętrzeć się góry. Jednak taką najbardziej znaną subdukcją na świecie jest, moi drodzy, kiedy to płyta indyjska, bo oprócz tych płyt, które mamy tutaj, litosfera jest jeszcze bardziej popękana. Ona jest popękana na jeszcze mniejsze płyty litosferyczne. I chociażby wyodrębniono także w płycie indoaustralijskiej płytę indyjską, która wsuwa się pod płytę eurazjatycką, a więc wypiętrzyła nam najwyższe góry. To jest tak naprawdę najbardziej znany, moi kochani, przykład subdukcji i wypiętrzania się gór fałdowych, kiedy to właśnie płyta indoaustralijska, dokładnie płyta indyjska, wsuwa się pod płytę eurazjatycką, wypiętrzając nam Himalaje. No na przykład zobaczcie, płyta antarktyczna od płyty pacyficznej również się odsuwa, tak? Płyta afrykańska od południowoamerykańskiej również się odsuwają, tak? Płyta indoaustralijska od antarktycznej również się od siebie odsuwają, tak? Tak to właśnie działa. No i zobaczcie, tutaj właśnie mamy ten rysunek, jak ta właśnie płyta indyjska uderzyła w płytę eurazjatycką i wypiętrzyła nam góry. Kiedyś płyta indyjska była bardziej na południe, z biegiem czasu przesuwała się na północ, dotknęła właśnie płyty eurazjatyckiej i wypiętrzyły się góry. I tutaj mamy właśnie pokazane na rysunku, bardzo ładnie, nie na tych moich bazgrołach, jak dochodzi do, moi kochani, wypiętrzania się gór. Zobaczcie, płyta oceaniczna wsuwa się pod kontynentalną, mamy strzałeczkę, tak? A więc tutaj wypiętrzają się góry. Są to osady zdarte z krawędzi płyt i powstają nam góry fałdowe. Dochodzi również do tych zjawisk plutonicznych, ponieważ jeśli ta płyta się wchodzi głęboko pod powierzchnię Ziemi, tam jest cieplej, stopień geotermalny, a więc ona zaczyna się topić, tworzą się intruzje magmowe i może dojść do komina wulkanicznego i do tworzenia się wulkanów. No i teraz, moi kochani, zobaczcie, jak ta mapa, która Wam pokazałem, czyli ta mapa płyt tektonicznych wraz z miejscami, gdzie te płyty się odsuwają, zbliżają na siebie, wpłynęła na współczesną geomorfologię naszej Ziemi. Geomorfologia to jest po prostu ukształtowanie powierzchni Ziemi. Zarówno lądowej części, jak i morskiej. Moi kochani, pamiętajcie, jak mówiłem Wam, że płyta północnoamerykańska odsuwa się od płyty eurazjatyckiej, albo że płyta afrykańska odsuwa się od płyty południowoamerykańskiej? Mówiłem. A więc, moi kochani, płyta północnoamerykańska, jeśli odsuwa się na zachód, a płyta eurazjatycka odsuwa się na wschód, to, moi kochani, tutaj tworzy się strefa spreadingu, a więc płyty się odsuwają. A co mówimy, jeśli płyty się od siebie odsuwają? Jest to naturalny korytarz do wypływu magmy spod powierzchni Ziemi i się tworzą grzbiety oceaniczne. I zobaczcie, tak samo jak południowoamerykańska odsuwa się od afrykańskiej, również tutaj się tworzy strefa spreadingu, a więc, moi kochani, utworzyły nam się grzbiety. Jest to grzbiet północnoatlantycki, na północ od równika i południowoatlantycki na południe od równika. Te grzbiety cały czas tak naprawdę nam powoli rosną. Kolejny przykład, moi drodzy, chociażby wzniesienia południowo-pacyficzne. Również
płyta pacyficzna odsuwa się od południowoamerykańskiej, tworzy na przestrzeni spreadingu, wypływa na magma, tworzą się wzniesienia. Podobnie jest chociażby z grzbietem środkowoindyjskim. I zobaczcie tutaj, Himalaja, największe góry na świecie, to tylko tam, w Azji, w Karakorum, w Hindukuszu i w Himalajach mamy góry powyżej 8000 metrów wysokości. Płyta indyjska była kiedyś bardziej na południe, przesunęła się na północ w wyniku ruchu płyt tektonicznych, uderzyła nam w tym miejscu i wypiętrzyła nam piękne Himalaje, czyli tak naprawdę dach świata, bo pamiętajmy, że Himalaje są największymi górami na świecie. Moi kochani, temat omówiony. Chciałabym, żebyście pamiętali również jeszcze o takim pojęciu jak ruchy konwekcji magmy, że tak naprawdę magma w płaszczu górnym jest cały czas w ruchu. Ona krąży. Góra, dół. Góra, dół. Dlaczego tak się dzieje? Magma, która jest bliżej płaszcza dolnego, jest cieplejsza, a więc unosi się w płaszczu górnym ku górze. Natomiast kiedy unosi się, dotyka nam warstwy perydotytowej skorupy ziemskiej, a więc ona nam się rozchodzi na bok. Jeśli się rozchodzi, stygnie i znowu zaczyna spadać, bo jeśli jest bardziej chłodna, jest cięższa, a więc zaczyna nam znowu spadać. Ona spada i znowu się ociepla. I jak jest ciepła, znowu idzie poziomo i znowu później do góry, czyli prądy konwekcji magmy cały czas zachodzą. One również będą się przyczyniać do tego, że na świecie będzie wulkanizm. Bo jak one cały czas uderzają, one cały czas próbują się, pukają tak, w tą skorupę ziemską, w końcu ta skorupa ziemska może nam się otworzyć, może pęknąć, może podskakiwać. To będziemy jeszcze omawiać, kiedy będziemy omawiać ruchy epeirogeniczne. To wszystko. Mam nadzieję, że temat jest wytłumaczony klarownie, szybko, zwięzło i na temat. Temat trudny, tu dosyć dużo pojęć, dosyć dużo wiadomości do przyswojenia, ale wszystko jest do ogarnięcia i wystarczy tak naprawdę tylko dobrze zrozumieć zjawiska obdukcji, subdukcji i spreadingu. To tyle. Dziękuję i do następnej lekcji. Pozdrawiam Was.